Cześć, jestem Varel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przedpremierowo przetestujemy sobie nowego zadymiarza Cordeliusa, który dzięki swoim umiejętnościom otwiera mroczny portal, wciąga do nich graczy i tam z nimi się rozprawia. Jeżeli ktoś z was grał League of Legends, no to ta postać jest podobna do Mordekaisera. Dzisiejszy odcinek zapowiada się ekscytująco, więc zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W tym momencie wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy, którzy zgarnęli kozacki skin do Janet. I dzisiaj, moi kochani, jest ostatni konkurs, ostatni dzwonek na zdobycie dwóch nowych skinów przedpremierowo do Janet. Chciałbyś wziąć udział w konkursie? Napisz w komentarzu. Hashtag Dark Fairy Janet Giveaway. Wiem, że to jest ciężkie, ale niestety Supercell tego wymaga. Zalogujcie się do gry i w sklepie z przedmiotami wpiszcie kod Varel. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro w następnym odcinku. Witam was, moi kochani, już na moim koncie w wersji deweloperskiej i przed wami nowy zadymiarz z karnetu bojowego, czyli Cordelius. Zobaczcie, jak on kozacko wygląda w tym lobby. Idealnie fituje. Co on ma tam z tyłu? Za nim stoi jakaś taka pompka i to prawdopodobnie jest jego broń. Z przodu też Cordelius ma grzyby, halucynki tak zwane. Dzięki nim potrafi chyba zatruć przeciwnika. Aktualnie mam go już na mocy 11, więc dzisiaj zobaczymy sobie go w całej okazałości. Zobaczymy, jak mocno bije na maksymalnym poziomie. Na samym początku, moi kochani, sprawdźmy sobie, jak wygląda nowy karnet bojowy, bo tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Tak będzie wyglądał nowy karnet bojowy, zaczarowany las. Zobaczmy, czy jest nowa grafika. Jest nowa grafika i uwaga, zdobądź karnet zadymiarski. Będziemy mogli tutaj zdobyć różne piny, spreje i tak dalej. Oczywiście jeszcze są też do zdobycia blinksy, a wy, moi kochani, pamiętajcie, zanim kupicie gemy, nie zapomnijcie wpisać kodu Varel do sklepu. Was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga. Dzięki wam później mogę robić różne konkursy, także dzięki każdemu za wsparcie, moi drodzy. Lecimy. Za 30 poziom jest Cordelius, okej. I na samym końcu za 70 poziom jest, wow, zarodnikowy Cordelius. No dobra. I teraz Cordelius ma w głowie pieczarkę. XD. Dobra, moi drodzy, więc sobie dzisiaj te dwa skiny na pewno przetestujemy. Oczywiście też przetestujemy wszystkie gadżety oraz star powery. Więc na samym początku sprawdźmy sobie jeszcze kilka rzeczy. Na początek może to, jakie są dostępne Cordeliusa jeszcze. Jest jeszcze taki Cordelius, trujący Cordelius. Okej, spójrzcie na to. On wygląda jak postać z Mario Bros. Czemu on jest taki śliczny? I wiecie co? On mi się bardziej podoba niż taki Cordelius, ten za 70 poziom, który jeździ na jakimś odkurzaczu, na swojej pompce. Ej, ten jest lepszy. Ale ten Cordelius jest moim zdaniem troszeczkę inspirowany postacią Mojojojo z Atomówek. Też miał taki mózg w szkle. Okej, więc lecimy. Ogrodnik i opiekun zaczarowanego lasu. Ma obsesję na punkcie grzybów i jest wrogo nastawiony do nieznajomych. Okej, tak brzmi opis Cordeliusa. Poziom 11. Atak grzyby, super atak, to jest moja kraina. Tak się nazywa. I moi drodzy, lecimy. Punkty życia tyczą się 11 poziomu, pamiętajcie, 4800 na 11 poziomie. Szybkość ruchu bardzo szybka, więc to będzie taki szybki zadymiarz, coś takiego jak Leon albo Kruk. Atak grzyby, Cordelius wystrzeliwuje dwa grzyby przy pomocy narzędzia ogrodniczego, czyli tej swojej pompki, zadając obrażenia trafionym wrogom. Obrażenia 2 razy 1090 na 11 poziomie, zasięg normalny, szybkość przeładowania bardzo szybka. Super atak, to jest moja kraina. Cordelius wystrzeliwuje mroczny grzyb, który przechodzi przez ściany i po trafieniu przynosi jego oraz jego cele do krainy cienia aż na 8 sekund i tam możemy rywalizować 1v1 z przeciwnikiem. Pojedynkowicz ma 20% większą szybkość ruchu i 30% większą szybkość przeładowania, gdy jest w krainie cienia, czyli zyskujemy tak naprawdę przewagę. Możemy na przykład mieć mniej power cubesów od przeciwnika i dzięki temu, że mamy dodatkowe buffy, możemy wygrać. Dodatkowe cechy, ten zadymiarz ładuje super atak w pobliżu przeciwników, czyli coś podobne jak w przypadku baza. Tutaj sobie weźmiemy takie gadżety, które nie będą nam w ogóle ingerowały jakby. Zwiększa prędkość ruchu i weźmiemy sobie, że o, na przykład widzimy przez krzaki. Zagrajmy sobie na początku postacią bez gadżetów i star powerów. Lecimy! Przedaję, moi kochani, zbiory klejnotów. Zobaczymy, jak sobie poradzimy Cordeliusem w tym trybie. Tak jest, moi drodzy. Lecimy z tematem. Zobaczcie, jaki zasięg jego jest mały. Uderzmy. Raz, dwa, trzy. Okej, okej. I patrzcie, mam już naładowany Ultimate Attack, chyba po dwóch strzałach. Mój Ultimate Attack ma naprawdę daleki zasięg. I teraz jestem w stanie kogoś porwać do krainy cienia. Nie? O, 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 patrzcie. Barleya! Kradniemy i zobaczcie, on jest w mojej krainie. I teraz mogę go obijać. Wszyscy przeciwnicy zniknęli i teraz znowu się pojawiają. I znowu obijam. Raz, dwa, trzy. Okej, 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 okej. Uciekamy, uciekamy teraz. Rosa jest tutaj bezbronna. To jest mega fajne, bo możemy na przykład w taki sposób uchronić naszego ziomeczka od śmierci. Kiedy na przykład leci na niego najeżona Rosa. O! O! Wow! Uciekam!
Kiedy leci na niego najeżona Rose'a, możemy po prostu go uratować, kradnąc go do innego wymiaru. Tak bym to nazwał. Zabierając go do innego wymiaru może. Jeszcze raz uderzamy. Mamy na przykład tutaj gasa. I jak dam portal, aha, on z tym Power Cubesem, a czy z Power Cubesem, z gemem, też przechodzi do innego wymiaru, więc będzie można tutaj trollować graczy, moi drodzy, zabierając na przykład gemy do innego wymiaru, kiedy jest na przykład odliczanie. Wybieramy sobie najsłabszą jednostkę na mapie i zobaczcie, ja teraz, ach, nie udało mi się. Raz, dwa, zabiję go, zabiję. Ale chciałem zrobić coś takiego, że teraz nabiję ulta, uciekam do innego wymiaru i przez 8 sekund jestem w innym wymiarze z Power Cubesami i załóżmy, mam mega przewagę nad przeciwnikiem. I przeciwnicy niestety nie mają szans ze mną wygrać i przegrywają. Porąbana akcja. Uważam, że Cordelius będzie mega game changerem, jeżeli chodzi o Brawl Stars, a wy dajcie znać w komentarzu, co o nim sądzicie. Czy jest zbyt OP, czy nie? Czy podoba wam się taka postać? I jakbyście ją ocenili w skali od 1 do 10? Przypominam, że ona będzie dostępna z karnetu zadymiarskiego, więc jeżeli kupujesz karnet zadymiarski, no to mój drogi przyjacielu, na pewno ją odblokujesz. Gadżety. Pierwszy gadżet nazywa się ponowne sadzenie. Cordelius szybko przeskakuje przez element terenu, ładunki 3. Kupujemy! I do tego załadujmy sobie pierwszy Star Power, gwiezdna moc, która nazywa się Combo Grzyb. Trafienie tego samego celu drugim grzybem zadaje 30% dodatkowych obrażeń. Okej, okej. Czyli załóżmy, pierwszy dodaje tam 1090, to drugie będzie dawał, nie wiem, 1200 coś. Albo 1300 coś. Zaraz to sprawdzimy. I może sobie weźmiemy inną skórkę. Dlaczego by nie? Na przykład weźmy sobie tego Cordeliusa. Za blinksy kupimy. A jak? 1000 blinksów będzie kosztował. Trujący Cordelius. W ogóle mega mi się podoba ta nazwa, Cordelius. Jest taka nice. Okej. Czy u niego grzyby wyrosną? Tak. W tym przypadku rosną grzyby w kolorze złotego i się mienią. Bardzo fajny skin, mega mi się podoba. Mecz treningowy, tym razem moi kochani solo. Klęska czy urodzaj? No dobrze, no to polecimy z tym tematem. Postaramy się ludzi ubijać tylko i wyłącznie w swojej krainie. Od razu wjeżdżam w Barleya. Okej, patrzcie, miegania. Karl miegania. Zobaczmy, ile uderzamy z drugiego ataku. Pierwszy, 1090. Czekaj. Okej, 1417, drugi atak. Okej, już wiemy. I chciałbym na przykład przeskoczyć. Jest Rose. Kradę ją do mojego wymiaru, tak? I obleję, przeskakuję. Uciekam. Obijam ją. Dobrze. Chodź do mojego wymiaru, wariacie. Bomba. Leżysz. I patrzcie, zabieram mu fraga. Ha! Uratowałem ośmiobitowca przed śmiercią, rozumiecie to? Bomba, bo chciał go pokonać inny oponent. I to jest mega fajne, ponieważ Cordelius jest nieprzewidywalny. Ty używasz swojej supermocy, nawet jak twój przeciwnik o tym nie wie i możesz się pojawić dosłownie gdzie tylko chcesz na mapie, tylko oczywiście musisz pierw otworzyć portal. Mega mocne. Postarajmy się przeskoczyć na przykład takie jezioro, czy możemy? Hop! Normalnie. Na chillku to przeskakujemy. Fajny gadżecik, coś podobne jak Jump Dynamica. Z racji tego, że postać ma bliski zasięg, to ładuje sobie ulti przy pomocy strefy. Aha. No i oczywiście też może przeskakiwać przez różne przedmioty, więc ten gadżet jest must have, jeżeli chodzi o Cordeliusa. Dobra, zaatakujemy go. I patrzcie, czy możemy go na przykład porwać do krainy cienia przez ściany. Pach, leci przez ścianę. Oczywiście, że możemy. Bomba. Tutaj jesteśmy szybsi. Jeszcze raz jak użyję. Okej. Nam się odnawia wtedy czas. Zobaczcie. Nie będę go zabijał. 3. Ach, chyba nie uda mi się nabić drugi raz ulta. Dobra. Nie ginie. Czyli rozumiem, jak nabijemy sobie jeszcze raz ulta, nawet jak jesteśmy w strefie cienia, no to tak czy siak możemy przedłużyć pobyt w tamtej strefie, co nie? Jeżeli mamy kolejnego ulta. Ciekawe, bardzo to jest ciekawe. Więc możemy tam tak naprawdę zostać w nieskończoność. Ale ja jeszcze bym to zobaczył na arenie treningowej, czy faktycznie tak jest, czy nie kłamę. Mi się wydaje, że może tak nie być. Więc sprawdzimy, czy nie kłamią. Let's go. Zobaczcie, ile będzie przeciwników, jak szybko mi się ult naładuje. Pyk na dwa strzały. Okej, wchodzimy do strefy cienia. A, no i generalnie jest taki delikatny przypał. To inaczej trzeba zrobić. Używamy. Obijamy go teraz szybko, żeby nabić jak najszybciej ulta. I mogę przedłużyć czas? Tak, patrzcie, cały czas mogę przedłużać czas bycia w tej strefie. Wow. I to się nie kończy. To się nie kończy, rozumiecie? Cały czas mam 7 sekund i to nie spada. Mega ciekawe. Ponieważ możemy pozostać na drugiej stronie w nieskończoność. Z pewnością to gracze jakoś wykorzystają i ja mam nadzieję, że też to wykorzystam, jakiś bug, i nagram dla was jakiś śmieszny odcinek. Dobra, wybierzmy sobie teraz ostatniego zadymiarza za 150 gemów. 70 poziom karnetu. Cordelius zarodnikowy.
Okej. Do tego dostaniemy takiego szpraja. Wybierz. Zagramy sobie teraz knockout i zobaczymy, czy jeżeli wygram ten tryb, to uda mi się odblokować nową skrzyneczkę. Sprawdźmy to. To nie powinno być trudne. Lecimy. Pyk. Przeskakujemy. Bomba, 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 bomba. Boni do mojej krainy i lejemy ją w ryja. Pyk, pyk, pyk. I szybko, szybko. Aż akradnę! Ach, nie zdążyłem go ukraść. Ale zobaczcie. Macie, załóżmy, nabity ultimate attack i gracie właśnie knockout. Tego sobie kroicie, chłopa. Chłopaki się fokusują już tam na oponentach. Znowu sobie kroicie kolejnego chłopa. To jest coś pięknego. Niesamowite. Ale moi teammate'ci nie wchodzą do mojej krainy z tego, co widzę razem ze mną. Ale sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie ich też porwać. Więc od razu przeskakujemy przez płot. Hop. Siema, Ems. Bomba, 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 bomba. O kurczę, padłem! Nie wierzę. Tego to ja się nie spodziewałem. Dobra, mam moich ziomków. Aha. Czyli nie da się tak zrobić. Dobrze wiedzieć. Raz, dwa, trzy. A! Rosa! Przegraliśmy mecz. To nie jest zła ciekawostka. 1-1 boty kontra Farel. Troszeczkę ich zlekceważyłem, ale nieważne, bo lecimy dalej z knockoutem. Teraz nie ma szans, żebyśmy przegrali, ale będę chciał zabrać inną postać do mojej mrocznej strefy tak zwanej. Wow, 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 wow. Przy moich teammate'ach, nie? Na przykład Tick niech się naładuje. Postaramy się Ticzek. Idź tam, idź tam, idź tam. Hop! Okej, zabrałem Nitę. Niestety się nie da. Muszę uważać na Nitę, bo tam jest ból, który przyatakował już mojego ziomka. Pyk! Siema, gościu. Bomba, 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 bomba. Przedłużamy tutaj sobie troszeczkę jeszcze podróż. O 7 sekund. Bomba, bomba. No, dawaj, szarżuj na mnie. Bomba, bomba. Dawaj, dawaj, szarża. Znowu idziemy do czarnej strefy, no. No, szarżujesz czy nie? O! I co? Właśnie chciałem zobaczyć, co się stanie. Przerywam jego ultimate attack. No dobra. To jest taka ciekawostka. Chodź, chodź, chodź. Zostajemy tutaj dłużej, stary. Hop, przeskakujemy i bomba. Mega fajny jest ten Cordelius, nie ma co gadać. Ale szkoda, że nie możemy swoich ziomeczków z drużyny też po prostu zabrać na drugą stronę. I zobaczcie, zabieram Bulla i teraz mój Tick ma większą szansę na wygraną, ponieważ wiecie, Bull kontra Tick to są nierówne szanse. A tak zawsze możemy naszych teammate'ów troszeczkę odciągnąć, zabierając na przykład tanka na swoje plecy i obijać go w mrocznej strefie. Wow, ile nagród odblokowałem. Patrzcie, też odblokowałem nową skrzynkę, ale bajer, szanse na ulepszenie, teraz będę sobie ulepszał. Okej, okay, raz, dwa, trzy, jeszcze raz. Rzadki tylko, ale lipa, ale aha, na tym to polega. Czyli moi kochani, możemy sobie też odebrać na odznakę, przebranie Lu. Dobra, to zagram sobie jeszcze szybko dwa mecze i zobaczymy, czy uda mi się trafić jakąś lepszą skrzynkę. Okej, okay, wygrałem kolejny mecz i sprawdźmy, czy uda nam się trafić lepsze ulepszenie. Uwaga, rzadkie. Jest! Mamy bardzo rzadkie ulepszenie. Czy jest szansa? Łapki w górę. Legendarne ulepszenie. Ty coś gadasz, chłopie. Let's go! No i niestety nie mogę wam pokazać, co trafiłem, bo to dopiero będzie w następnym odcinku. Najgorzej! Ale przynajmniej już chociaż wiemy, jak wygląda animacja odblokowywania legendy. Drugi gadżet to trujący grzyb. Następny główny atak Cordeliusa wystrzeliwuje trującego grzyba, który uniemożliwia wrogowi atakować przez 1,5 sekundy. Odblokowywujemy. Czyli taki stun. I uwaga, królestwo grzybów. Po użyciu super ataku Cordelius przywołuje do krainy cienia 3 grzyby, które po podniesieniu leczą sojuszników i obniżają punkty życia wrogów o 1090. Okej, okay. Czyli takie miny, można powiedzieć, że to są lecznicze miny. Zależy dla kogo, co nie? Zagramy sobie teraz oczywiście gierkę w parze. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Kogo dostanę jako gracza? Mamy Rositę. No może być, może być. Przeciwnicy nie są jacyś tutaj wymagający. Mało tanków. Użyjmy na początku gadżetu. Gadżet, uwaga. Pyk! Dostała. Zatrułem ją, widzicie? Przez chwilę miała nad głową taki znaczek. Ej, 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 ej. Zostaw, 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 gościu. Zostaw, zostaw, zostaw. Ult! Okej. Okay. I mam grzyby, patrzcie, są grzyby, które mnie leczą, ale bajer, tylko że one respią się tak troszeczkę, wam powiem, randomowo. Nie koło siebie, że od razu wejdziemy, tylko respią się w miejscach różnych. Zależy jak leży, tak można to nazwać.
11 power cubesów. Postarajmy się chociaż... Ach, ta Rosa będzie za mocna. Ona mi wszystkich wykończy. Wolałbym mieć jakiegoś Bambika tutaj. Dobra, mamy Colta, którego chcemy jeszcze zarazić. Odejdź, 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 dobra. Szybko, szybko, szybko. I obijamy go i zobaczcie, ma przez chwilę chłop stuna. Został zestunowany. Teraz Poco go powinien uleczyć. Zabieramy Poco. Nie trafiłem! Ale to zrobiłem. Potrzebuję nabić ulta. Dobra, mam ulta. Zabieram Poco do mojej krainy i zobaczcie, są grzybki. Mogę je zjadać i chciałbym, żeby na przykład te Poco w te grzybki wszedł. Ale jak widzę, nie jest taki chętny do tego chłopak. Mam za dużo power cubesów na postaci. Nie! Zdążył się zrespić Colt! Nie wytrzymał, myślałem, że już go pokonałem. Dobra, Colcik, delikatnie. Lekka bombica, okej? Okay. I patrz teraz, są grzybki! Wejdź w grzyba! Wszedł w grzyba i co? 363 otrzymuje obrażeń, czyli grzyb go zatruwa. Ale... A, tu jeszcze jedna drużyna jest? Okej, okay, ciekawostka. Okej, okay. I teraz odpalam ulta. Ult! Gdzie są grzyby? Gdzie są grzyby? Chcę pokonać... Kurczę, nie wyszło mi. Sam zjadłem swojego grzyba. Czyli grzyb leczy 363 i też bije po 363. O kurczę, zabiłem go. Niedobrze. Ach! Chciałem go jeszcze porwać do swojej krainy, ale niestety Rosa była za mocna. Od dawna nie bawiłem się tak fajnie grając nowym zadymiarzem. Cordelius jest top of the top, jeżeli chodzi o zadymiarzy, więc pamiętajcie, kupujcie karnet bojowy, odblokowujcie Cordeliusa, bo naprawdę warto. Jest to postać, która sprawia naprawdę mega fun. Pamiętajcie, żeby wbijać na pixyshop.pl po przekozackie koszulki oraz kubki, gadżety. Link do sklepu macie w opisie. Na dzisiaj to było tyle, a my widzimy się, kiedy będziemy testowali nowego zadymiarza Daga. Trzymajcie się, hej!